perkusista, muzyk Mateusz Panaszuk. Witam Ciebie serdecznie. Witaj, witaj. Kolejny raz się spotykamy. Bardzo miło, że w takich okolicznościach. W takich okolicznościach. Nie w jakiejś małej salce, nie o grunge'u, ale dzisiaj o Furiozie. Ty czujesz silną odpowiedzialność za to, że to jest nowy rozdział polskiej kinematografii pod tytułem kino gatunkowe. Bo... Myślę, że to jest nowa jakość polskiego kina, bo mało jest w Polsce tak rasowych, trzymających w napięciu filmów sensacyjnych, kiedy rzeczywiście od początku do końca widz ogląda film z wciągniętym powietrzem, no jak na gorących, rozżarzonych węglach, więc naprawdę fajnie, że coś takiego się pojawiło, że ja mogłem być tego częścią, no bo film Furioza wbija w fotel. Zdecydowanie, ja myślałem, wiesz, 2.20, a zleciało mi tak, tylko strzelę prawą ręką, moment. Właśnie, jak wyglądały przygotowania, nie wiem, jakieś treningi MMA, spotykałeś się z zawodnikami, z kibicami, z ultrasami? To były bardzo intensywne treningi, przede wszystkim na macie i w sali treningowej. Przerzucałem opony, przerzucałem żelastwo, waliłem w worek ile sił, żeby po prostu zmienić swoją sylwetkę, żeby zmienić styl bycia, żeby nabrać pewności siebie i nauczyć się walczyć. A jeśli chodzi o bycie chuliganem, to wiesz, to są po prostu ludzie z zasadami. Ludzie z zasadami, którzy... od których wiele można się nauczyć. Są to fantastyczni ludzie, którzy umieją swoje sprawy załatwić honorowo. Niektórzy z nich rzeczywiście są trochę wkręceni w jakieś gangsterskie tematy, ale wielu z nich to są uczciwi ludzie, którzy po prostu mają swój kodeks honorowy. Chociaż nawet ci, którzy gdzieś tam pewnie zamieszani są półświatek, świat gangsterski, to też mają swój kodeks honorowy. To naprawdę jest specyficzna grupa społeczna, która zrobiła na mnie duże wrażenie, jak ci ludzie, jakich poznałem. Nawiązując do Twojej roli, nawiązując do Twojej działalności artystycznej, to jest wyjście ze strefy komfortu, bo Twoja postać rzeczywiście wychodzi. Ma ciepłą posadę, jest lekarzem, bo to nie jest jakieś sporowanie, po prostu Twoja postać gra lekarzem i tak samo w Twoim przypadku. Aktor Mateusz Panaszuk, który gra jednocześnie w życie produkcjach i cięższych, tych tytułów jest sporo, więc nie będę wymieniał. Czy też właśnie rola w Furiozie, zbliżając się do brzegu pytania, jest wyjściem ze strefy komfortu? Bardzo nam zależało, żeby pokazać człowieka, który pochodzi jakby z normalnego świata, a jednocześnie wkręcony jest w ten świat chuligański, po to, żeby normalny widz, który nie ma pojęcia o chuliganach, o kibicach, o piłce nożnej, żeby po prostu obejrzał ten film i się utożsamił z tym bohaterem. I o to nam chodziło, żeby to był bohater z jedną nogą w świecie normalnym, a drugą nogą w tym świecie chuligańskim. No i chyba nam się to udało. No, w pewnym momencie on rzeczywiście przychodzi coraz dalej i czuje, że żyje, ale nie powiem wam, w którą stronę, ale pewnie się domyślacie. Okej, okay, właśnie musicie obejrzeć do końca film, ja to podkreślę słowo do końca. Nie, to są, tak jak powiedziałeś, to są ponad 2 godziny, ale ja pamiętam, jak kiedyś za mało lata poszedłem na Władcę Pierścieni i oglądałem to z zapartym tchem i myślałem sobie, jej, jak szkoda, że to się już skończyło. Długo trzeba czekać na kolejną część i tak było też z Furiozą. Naprawdę te dwie godziny szybko zlatują. Dobra, Furioza. Nie ma nudy. Furioza, teraz czas na mój świat. Jak tam na finale zalała przemysł muzyczny? No nie mam czasu teraz, żeby grać z chłopakami, bo kręcę teraz film Nie cudzołóż i nie kradni. Mam próby w Teatrze Komedia do spektaklu Big Bang, Wielki Wybuch. To jest naprawdę totalny wybuch, odlot i szaleństwo na scenie. Razem z Arturem Chamskim mamy taką formę, w której jeszcze do tej pory ja nie brałem udziału. To tu do mnie dzwoni. Oj, zaraz, bo muszę sprawdzić, bo... A mi pokazują już stop, Panasiu, dzięki. Furioza, trzymaj się. Dzięki, są dostępne recenzje w ogóle. Nie ma sprawy, bardzo dobra recenzja, hej. Dzięki, hej.